shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym i ostatnim zarazem odcinku Zagrajmy w Subnautica. Na start przeczytamy wpis, którego nie przeczytałem wcześniej. Młody okaz Lewiatana Cesarskiego. Wytwarza bardzo silny enzym 42, który powinien być w stanie całkowicie wyleczyć osobniki z obcej infekcji bakteryjnej. Ten okaz zwykle jest stosunkowo w pełni uformowany i samodzielny, być może dlatego, iż rodzą się z dala od swoich rodziców i muszą radzić sobie same. Ten okaz jest zdrowy i okazuje znaki przychylnego nastawienia do życia. Pięknie. Tutaj do odznaczenia. Cyk, 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 cyk. A teraz ja, niestety, tak, na start oczywiście jeszcze wchodzimy tutaj w interakcję, aby wyłączyć to działo. Co jest, to się tak boi tego? Co to miało być? Przecież widziałeś, czego się masz spodziewać, chłopie. Dobra, działo wyłączone. Czas więc wrócić do cienia głębin i teleport. I teleportem. To mi trochę nie wyszło. Czy to działo się właśnie przesunęło? Chciałbym aż sprawdzić, no ale. A, YOLO. Dobra. Czekaj, nie! To... Nie ten teleport chciałem sprawdzić. Ale ten w sumie jest relatywnie... Tak, ale jest relatywnie blisko miejsca, które i tak chcę odwiedzić. A mianowicie, po pierwsze... chcę jeszcze raz wejść do tego akwarium z Cesarskim, zobaczyć, czy się z nią coś nie stało. W sensie inaczej, czy już jest martwa, czy jeszcze dogorywa. Więc ogółem. Ale muszę jeszcze wrócić do Cyklopa i zabrać z niego rzeczy do budowy Neptuna. A nie pomyślałem i nie wziąłem ich wcześniej. I miałem dobre przeczucie, jajo, które tu znalazłem, to było jajo jaszczurki lawowej. O, właśnie to jajo. Który teraz drze mordę? Ten na górze, czy ten na dole? Dobra, na szczęście od razu znalazłem sobie wyjście. Tyle dobrego. Dobra, najpierw do Cyklopa. To jest FOB, Cyklop jest tam. Czekaj, czy by go tak tutaj zostawić na 1000 lat na przykład? To czy potem wystarczyło mu tylko baterię? Baterię. Ogniwa zmienić, czy może by jednak został zniszczony z upływem czasu? No, smog gdzieś tu jest. Ale mnie to nie obchodzi kompletnie. Oczywiście, że chybiłem. Hell yeah, Cyclops. Ale ja tu jestem tylko przelotem. Więc tak, zabieram całą tę. Całą tą szafkę. I całą tę szafkę. Tylko coś będę musiał sobie zrzucić. Dobra, zestaw elektryczny raczej potrzebuje tylko jeden. Siglajda, no Siglajda już nie będę potrzebował. No, nie ma miejsca jeszcze, okej, dobra. To najpierw do pełna zgarniamy. Nie potrzebuję. No, sobie sam Seaglide wystarczy. I już mam full miejsca. Znaczy full miejsca, już mam full tego, co potrzebuję. Mogę to jeszcze raz wrzucić do prona, nie? Ale po co? Seaglide jest mi już totalnie zbędny. Więc teraz lecimy tylko do wejścia, żeby wrócić do akwarium i zobaczyć, co tam się takiego dzieje z naszą
Emmą, jak ją nazwałem. W sumie jestem ciekaw, czy ten Imperator ma w plikach gry jakieś imię. Czy jest po prostu nazwany, jako że angielski, to pewnie będzie Sea Emperor, czy jakoś tak. Jestem naprawdę ciekaw, czy twórcy pomyśleli, żeby nazwać tego jednego konkretnego lewiatana. Chyba, że nie wiem, każdy inny też jakoś nazywa, na przykład w kolei wszystkie żniwia, że lewiatańskie mają, nie wiem, na przykład kolejno Zdzich, Sławek, nie wiem, Jack, John, Jill, nie, Jill to jest żeńskie imię. Zamknij pysk! Oh. Debilne smoki. Kurde, jak to dziwnie wygląda, się te tekstury tak doczytują, ten kwadracik po kwadracie. Ciekawe, jak duże jest to miejsce. Cała ta placówka mogłaby mieć w sumie tutaj osobne generowanie energii. Nie musieliby na górze niczego robić. Ale wtedy w sumie my nie wiedzielibyśmy, gdzie tej placówki szukać, więc... Coś za coś, nie? Ale to jest swagerskie. Jak tak się światło nagle zapalają. Dobra, Imperatorze, jak tam z tobą? Dobra, trochę przegiąłem. Jak to z nią wygląda? O nie! Oj, 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 o nie, o nie! Nie, na pewno nie spadnę na nią. Kurde, czy ona już... czy już umarła? No literalnie coś mi się z tlenem zgliczowało. Nie, jeszcze oddycha. No już powoli umiera. No nie poskanuje. Nie poskanuje. Szkoda jej trochę. No ale ja mam szczerą nadzieję, że Alterra nie dowie się o jej istnieniu. Bo dobrze wiemy, co by zrobiła taka wielka korporacja żądna pieniędzy. A kto nie wie, to już mówię, co by zrobiła. Otóż wzięłaby jej ciało w tej placówce. Całą tą placówkę by rozpracowała na czynniki pierwsze, o ile z momentalnie połączeniu się z Alterrą. Znaczy, z siecią Alterry. W ogóle tu jest silnik Cyklopa, dacie wiarę? Jeśli momentalnie po połączeniu się ponownie z siecią Alterry nasze PDA nie wyśle wszystkich danych, jakie zebraliśmy na tym planecie właśnie do Alterry, to momentalnie jak oni by znaleźli to miejsce, to by ciało Emmy po prostu pokroili na kawałki. Sekcja po prostu na części pierwsze miałaby miejsce. Czekaj, żeby się zabić żniwiarza wiertniczym ramieniem. Może tak blisko, a ja tak bardzo pomyliłem trasę. Dobra, zanim spróbuję... Mam jakiś tytan? No, trochę mam. 2, 4, 6, 8, 10 akurat. Czyli będzie 9 miejsc. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. Pierwej, lecę po przytulaska. Może będę miał akurat miejsca, żeby go wziąć do ekwipunku. Przytulasek mam. Ile zajmuje? O, niewiele. 6 miejsc tylko.
Dobra, to lećmy, lećmy. Zabierzmy nie ogniwo, tylko sztabę tytanu. I wypuśćmy w sumie naszego ziomala. Ciekawski gatunek, wykluty zjaw zbiornika na obce formy życia. Ty, baw się z rybą! Chodź, chodź, chodź. Przestań podążać. No, pobawmy się. Ej, skąd my to mamy? Halo! Skąd mamy tego suchara? Ej, ale cute! Ej, teraz... Ja się pytam, jak on to zrobił. Jak on to zrobił? Było widać, że nigdzie tego nie... Ej, ten jak mój to z łapy wypieprzył? No jak? No jak on to zrobił? Widać, że tego nigdzie nie schował. Są jakieś inne interakcje jeszcze? Czy to się będzie tylko powtarzało teraz? No guci, 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 guci! No ej! Dajcie jakieś nowe, kurde. No te kuci kuci są akurat słodkie, no ale kurde. Coś nowego proszę. Przybił mi pionę! Przybił mi pionę! Nie wierzę! Przybił mi pionę! Co za typ! Ziomek! Przytulasek! Jesteś zdzichu! Zdzichu! Ale ja będę tą tęsknił! Krótko się znaliśmy, ale będę tą tęsknił, stary! Gościu mi pionę przybił, niewiara! Dobra, to spakujmy na wszelki wypadek. Nie wiem, gdzieś to może tu postawię. Tak na wszelki. Dobra, wespnij się. Konsola pojazdów. Platforma startowa Neptuna. Spore to. No patrz, to się więcej jakichś nanobotów robi. Bo nie powiedzcie mi, że to jest drukowanie 3D. Chociaż może? Kto wie, może to jest drukarka 3D. Taka bardzo usprawniona. Ale chlupło. Aha, dobra, i teraz na tym. Teraz na tamtej platformie muszę dokonać dalszych upgrades. Muszę dalsze budowania ogarnąć. Okej. Okay. Co najpierw? Wieża wyrzutni. Mam wszystko. Buduj. No kurde. To będzie ciekawe. Z tego co wiem, w Subnautica Below Zero jest inny bohater, ale ciekawe czy do nasz tego bohatera, którym teraz chodzimy, czy będzie jakieś nawiązanie. Bo Below Zero chyba się odbywa, znaczy odbywa, no... Na dokładnie tej samej planecie jesteśmy, tylko że w innym miejscu. Dopalacze Neptuna. Prototypowe dopalacze. Mamy! Wszystko, aby je zbudować. Kurde, akurat noc się zrobiła. Zapas paliwa. Budujemy! Już jest Neptun, ale oczywiście z angielskim kryptonimem. Znaczy kryptonimem, z angielską nazwą. Budujta się, budujta. Czyli jeszcze chyba kokpit teraz został. Mogę tę muzyczkę grać cały czas, a nie tylko na początek. Kurde.
kokpit. O kurde, brakuje mi sztabki plastali. No już tak myślałem, że się uda tak na raz wszystko zgarnąć, no ale niestety. Czyli zrobiłem drobny błąd w obliczeniach. Kokpit Neptuna. Proszę. Yeah, boy! Pęknie. Dobra, to jeszcze zmienimy mu kolory. On niech będzie żółty. Pasek niech ma czerwony. Drugi pasek niech ma granatowy. Nazwa niech będzie zielona. I na cześć naszej, powiedzmy, znajomej / przyjaciółki, choć krótko znanej, cesarzowa mórz. I nawet weszło całe. To mi się podoba. Nie. Wracaj kolorze. Zobaczmy, jakby to wyglądało odwrotnie. Kadłub na zielono, a nazwa na żółto. O, nawet lepiej. Nawet, że lepiej. Dobra, obczajmy naszą rakietę w takim razie, bo trzeba się powoli przygotować do uciekania stąd. Praktycznie mogę wszystko, co mam, zostawić. Dobra, uruchom windę. Pięknie. Okej. Wejdź do rakiety. O proszę, jest szafeczka, miło. To zrzućmy od razu wszystko, co mamy przy sobie. Systemy hydrauliczne. Włączmy je oczywiście. Pressurizing hydraulics. Ej, ale zajebisty głos ma komputer na Neptunie. Communications systems array active. Okay, i zasilacz pomocniczy także włączony. Auxiliary power unit online. Jezusie, ale to zajebiście wyglądało. Jest kapsuła czasu. System podtrzymywania życia. Główny procesor. To trzeba w pierwszej kolejności w kokpicie odpalić. O, jak ładnie, akurat o świcie wylecimy. Przygotuj kapsułę czasu. Okej, mogę 6 rzeczy tu włożyć. Mogę dodać obraz i zostawić wiadomość. Okej, jak mogę dać obraz, to wiecie co? To dam, żeby nie spoilować fabuły, nie damy jej, damy tego typa. Wybierz. Dobra. Sprawdźmy to jeszcze raz. Wiadomość już skopiowana. Dobra, i teraz? Dobra, teraz jest. To okej, zanim się stąd finalnie wydostaniemy, a brakuje mi tylko podtrzymywania życia i kapsuły czasu, to jeszcze wyciągnę najlepsze rzeczy, jakie mam. Może nie w cyklopie, ale na pewno użyję, wyciągnę to, co mam w pronie. Opuść rakietę. Czy udałoby mi się wskoczyć? O, niska szansa na powodzenie. Więc lepiej zjadę, jak człowiek. Tak więc... kapsuła czasu... zostanie teraz napełniona. Dobrze. I teraz na sam koniec... włączmy podtrzymywanie życia i opuśćmy tę planetę. Life support systems online.
Okej. All systems are go for liftoff. Wystrzel rakietę! Adios, muchachos! Ready to launch. Było miło. Command, Captain. Ale czas spadać. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time capsule jettison. Ale jak się jeszcze obejrzał, czy kapsuła wypadła faktycznie. Okej, wchodzimy w atmosferę. Caution. Approaching orbital debris field. Jakby drugi raz się na to przytrafiło, nie? Performing gravity turn maneuver. Pięknie. To ta wyspa tam to była chyba te dwie. To są chyba te, które my. Nie, to jest Aurora to na dole. A te dwie wyspy to są te, które myśmy zwiedzali. I co, w nadświetlną? O, tu widzicie? YOLO, w nadświetlną! Widzicie ten lód? W takim klimacie będzie się rozgrywało właśnie Below Zero. Ej, ale ładne wejście na świetną, muszę przyznać. Ładna animacja. What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together. Okej, okay, ona właśnie skontaktowała się z nami. Z tamtego akwarium? Czy jakby zaszczepiła nam w głowie tę wiadomość, która miała się jakby sama uaktywnić w momencie opuszczenia tej planety? Nie wiem, ale jedno wiem na pewno. Bawiłem się przy tej grze wręcz zarąbiście. Jaka fajna muzyka w ogóle przygrywa. Yeah. Ten gościu, co dubbingował naszą postać, ten dostał zajebistą robotę. Zrobił zaledwie kilka odgłosów, bo nasza postać się ani razu w grze nie odezwała. Nawet imienia chyba jej nie znamy. Ej, jakieś technoparty by mi można było to puścić. Nice. Dobra, Jezu, bo się podnieca muzyką, a nie kończę zdania temat gry. Gra przecudowna. Niejednokrotnie, w dość idiotyczny sposób dałem się zabić. Patrz. O, tutaj tłumaczę. O, tu jakiś gracz, chory 314, jakiś gracz chyba. Dobra. Niejednokrotnie w dość idiotyczny sposób dałem się zabić. Patrz, kamikadze. Bądź momenty, w których raz się utopiłem, a raz prawie się nie utopiłem. Mega fuks i tym podobne. Ale sama gra przecudowna. Fabuła zajebiście zrobiona. O, tutaj chyba między innymi streamerzy, którzy grali jako pierwsi w grę dla Wikipedii. No, pięknie. Welcome home to all Terra. Permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of 1 trillion credits. Dobra, chciałem zrobić jakieś takie ala śmieszkowanie, ale nie ma co. Ode mnie to tyle. Żegnam się z wami w tym po raz ostatni w tym ekranie, w tym menu głównym.
A my widzimy się w innych seriach na kanale. Jeszcze nie będę zaczynał Below Zero, nie tak od razu. Najpierw muszę skończyć jeszcze pozostałe, które już zacząłem, między innymi na przykład Shenka, na którego dzięki temu, że nagram Subnautikę, będę miał teraz troszkę więcej czasu. Tak więc ode mnie to tyle. Do miłego. Do zobaczenia. Cześć.